Ze mną już posłanka Joanna Senyszyn. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Lewica demokratyczna. A jeszcze tak nawiązując do Oscarów, będziemy rozmawiać o filmach. No oczywiście trochę szkoda, że Jerzy Skolimowski nie dostał tego Oscara. Zawsze jest tak, że trochę się na to jednak po cichu liczy. A czy nie dziwi panią, a może dziwi... No my się znowu przeliczamy, niestety. No tak. Że Akademia po raz kolejny nie dała dojść do głosu prezydentowi Ukrainy, który chciał wygłosić oświadczenie. To jest przykre, ale mnie nie dziwi. Rozdanie Oscarów jest imprezą komercyjną i w związku z tym organizatorzy myślę, że nie chcą polityków, nie chcą żadnych wydarzeń, które mogłyby kogokolwiek zniechęcić. No a jak wiadomo, stosunek do wojny jest różny. Amerykanów są miliony. W związku z tym stwierdzili, że organizatorzy stwierdzili najprawdopodobniej, że to mogłoby niekorzystnie wpłynąć na kasę. Dobrze, zamknijmy temat kasy, komercji i wielkiego świata oscarowego. Pani profesor, Lewica Demokratyczna. Pani jest w tym ugrupowaniu. Proszę zapiąć pasy, będziemy jechać. Już zapinam. To proszę nam na początek wyjaśnić, może tym, którzy mogą się już pogubić w tych bytach lewicowych, gdzie ta Lewica Demokratyczna się pozycjonuje? Gdzie wy jesteście? No jesteśmy zdecydowanie po lewej stronie sceny politycznej. Uważamy, że trzeba być demokratą prawdziwym, żeby zagwarantować Polakom, że się przywróci demokrację w Polsce po wyborach. No tak, ale w ramach tej reintegracji niedawnej lewicy was nie ma. No, rzeczywiście w tej chwili cztery ugrupowania podpisały porozumienie wyborcze. My natomiast uważamy, że powinna być jedna wielka lista opozycyjna. I nie wykluczam, że taka lista jednak powstanie. To wszystko będzie zależało od notowań poszczególnych partii w lipcu. Już w tej chwili widać, że między Polską 2050 a PSL-em wcale tak się dobrze nie układa. Mają na wiele między, spraw, tak, różne Hołownią, zdanie, Kosiniakiem, tak, a resztą tak, opozycji również. Tak, tak, to tak. O tym jeszcze porozmawiamy, natomiast, bo jak rozumiem, do wyborów sami nie pójdziecie, bo to byłby chyba jakiś straceńczy pomysł. Nie, no oczywiście takie małe ugrupowania nie mają szans, także będziemy się rozglądać nad jakimiś koalicjami. Czyli mimo wszystko widzi pani siebie na wspólnej liście, nie wiem, z Włodzimierzem Czarzastym? Czy widzę siebie na takiej szerokiej liście, ponieważ uważam, że taka lista daje największe szanse sukcesu przy metodzie Donta. Chciałabym nawiązać do tego, co się dzieje ostatnio wokół postaci Jana Pawła II, do uchwały sejmowej, która została przyjęta głosami PiS-u, uchwały w obronie dobrego imienia papieża Polaka. Pani w czasie debaty mocno zdenerwowała prawą stronę, część posłów PiS-u ostentacyjnie wyszło. Tak, prawda boli, a Jan Paweł Terlecki II mówił, że wyzwala. Reagował. No właśnie, mamy w Polsce wojnę religijną, pani poseł? Marszałka Terleckiego zawsze jest skandaliczne. Marszałek nie ma prawa komentować wypowiedzi posłów, które są w przeznaczonym dla nich terminie. No ale on się zawsze zachowuje skandalicznie. Ale komentował i pani wypowiedź, i pana posła Kowala. Tak, to szkoda, że swoich nie komentował, swoich kolegów. Ale myślę, że jego komentarze tylko dobrze robią. Cóż, to jest skandaliczna uchwała. No, nie można bronić czegoś, co nie istnieje. Jan Paweł II poprzez to, że ukrywał pedofilię, że za jego pontyfikatu w zasadzie został stworzony w Kościele katolickim raj dla pedofilów, dlatego że ciągle obowiązywała... Został stworzony, tak, czy jednak był utrwalany, bo to jest... No,
był dobrze, był utrwalany, bo oczywiście istniała tajna instrukcja Crimen Solicitationis już od lat 20., która nakazywała biskupom chronienie kościelnych pedofilów, niszczenie dowodów przestępstw, niewspółpracowanie z wymiarem sprawiedliwości, z prokuraturą, przenoszenie księży pedofilów z parafii do parafii, a także zmuszanie ofiar do milczenia, ponieważ Jan Paweł II był zwolennikiem tej kultury tajności, to on bardzo, znaczy on większą wagę przykładał do interesu Kościoła niż do krzywdy ofiar. To związane jest także z wyznawaną przez Jana Pawła etyką, której był zwolennikiem, propagatorem, etyka norm. Jeżeli chodzi o pedofilię, to zgodnie z etyką norm krzywda ofiar w ogóle się nie liczy. Istotne jest tylko złamanie normy, która mówi, że stosunki seksualne pozamałżeńskie są zabronione. Ale myśli pani, że gdybyśmy wiedzieli, gdybyśmy mieli wiedzę o tym, że jednak ofiary zostały zaopiekowane, że jednak pochylono się nad ofiarami, to ta dyskusja wokół Jana Pawła II wyglądałaby inaczej? Pewnie wyglądałaby inaczej, no ale nie pochylano się nad tymi ofiarami, ponieważ tak jak mówię, Jan Paweł II, zwolennik etyki norm, uważał, że krzywda ofiar jest w ogóle nieistotna. Istotne jest to, że złamano normę życia seksualnego poza sakramentem małżeństwa. No to jest straszne podejście, kompromitujące, ale właśnie takie wyznawał. Nie zajmował się ofiarami. No, zostało pokazane w filmie Franciszkańska 3, że jako biskup już miał wiedzę o przestępstwach pedofilskich, że sam przenosił, ukrywał pedofilów. W związku z tym ten mit, że to dobry car, który niczego nie wiedział, tylko bojarowie go oszukiwali, no padł. Poza tym warto pamiętać, że Jan Paweł II podpisał w 1983 roku, a więc w piątym roku swojego panowania, nowy kodeks prawa kanonicznego, który przenosił przestępstwa pedofilskie z ciężkich do pospolitych. Czyli było ono traktowane w kościele tak jak na przykład przywłaszczenie sobie tacy przez księdza. Więc tu widać, jak lekceważąco Jan Pani Paweł o sytuacji, II podchodził która do w kościele trwa 100 lat, prawda? I dzisiaj czytamy wywiad z obecnym papieżem, który jest pytany o to, co się dzieje w Polsce wobec jego poprzednika. I on mówi coś takiego, no dla wywiadzie dla jednego z argentyńskiej gazety, że takie były czasy, że trzeba po prostu umiejscowić to w tamtych czasach, kiedy wszystko było po prostu tuszowane. Pytanie, czy to rzeczywiście może być usprawiedliwieniem? No to nie jest żadnym usprawiedliwieniem, dlatego że ukrywanie przestępstw jest takim samym przestępstwem jak dokonanie. No. I po prostu do tej pory niestety Kościół w Polsce nie chce współpracować z prokuraturą. Nawet szef państwowego tego instytutu, czy państwowej komisji do spraw badania pedofilii skarży się na biskupów, że ich nic nie obchodzą te przestępstwa. No ale archiwa są zamknięte, nie ma tam dostępu. Jak pani myśli, dlaczego Kościół tak zaciekle broni dostępu do tych archiwów? Co my tam możemy jeszcze znaleźć? Broni dostępu do tych archiwów, ponieważ tam są kompromitujące informacje, które jeśli zobaczą światło dzienne, to połowa katolików odejdzie z Kościoła. Oni będą dalej wierzyć, ale zrozumieją, że tacy pośrednicy, którzy są umoczeni, albo sami są przestępcami, albo są pedofilskimi, albo ukrywają przestępców pedofilskich, no, że niekoniecznie muszą być pośrednikami w kontaktach z Bogiem. To jak tłumaczyć ludziom, którzy jednak sklejają postać Jana Pawła II ze świętościami, które
wyznają i mają do tego prawo. Jak im wytłumaczyć, że chęć dowiedzenia się prawdy, ujawnienia tej prawdy o sprawie krycia pedofilii w kościele, to nie jest atak na wiarę, na świętości, na Boga. Znaczy, to jest trudno wytłumaczyć, dlatego że z debaty sejmowej wynikało, że ci, którzy rzekomo bronią Jana Pawła II, to są osoby nieprzemakalne na argumenty. No właśnie, jak usłyszeli z moich ust argumenty, no bo takie są argumenty. W kościele odsetek pedofilów to jest 4-7%, podczas gdy w społeczeństwie poniżej 2. No dlaczego jest takie nagromadzenie pedofilów w Polsce? To jest 1200, może nawet ponad 2000 księży pedofilów. No dlatego, że tam stworzono im warunki instytucjonalnej ochrony. To przyciągało do tego zawodu. No bo tylko tam byli chronieni. Dobrze, ale... Tego nie można wytłumaczyć człowiekowi, który nie chce uwierzyć. No, wiara nie opiera się na rozumie i również wiara w świętość Jana Pawła II nie opiera się na rozumie, tylko opiera się na jakichś takich przesłankach emocjonalnych. No właśnie, czy to się wszystko bez emocji da rozstrzygać? Natomiast jak na przykład mówić o Janie Pawle II w szkołach? Myślę, że nauczyciele teraz musieli odpowiadać na szereg pytań swoich uczniów. Absolutnie trzeba się kierować zasadą, że prawda nas wyzwoli. No i wyzwoli nas również z tego bałwochwalczego stosunku do Jana Pawła II. Tak się powinno stać i trzeba prawdę ujawniać, dlatego że opieranie czegokolwiek na kłamstwie jest zawsze szkodliwe. No, a stworzenie mitu wokół Jana Pawła II jest właśnie jednym wielkim kłamstwem, dlatego że był to zły człowiek. A propos kłamstw i archiwów, myśli pani, że partia rządząca traktuje materiały, które są były gromadzone w teczkach, w archiwach służb specjalnych PRL-u, po prostu, nie wiem, instrumentalnie, tam gdzie jest tak, to wygodne, daje wiarę, a tam, no gdzie i nie... jeżeli tam, gdzie jest wygodnie wierzyć w te materiały... Na przykład w sprawie Lecha Wałęsy to jest tak, no że to oczywiście, przecież to są wspaniałe materiały, a w przypadku Jana Pawła II nie. No warto też pamiętać, że tak się szacuje, że niewykluczone, iż 80% księży współpracowało ze służbami. To nie jest nic takiego nadzwyczajnego. Takie afery już były do tej pory różnego rodzaju. No, ale to nie zmniejsza wagi ich zeznań. Przecież również służby, tak jak i obecnie, tak i wtedy, no sprawdzały wiarygodność, także uważam, że te materiały są jak najbardziej wiarygodne. Zresztą tłumaczenie, że Jan Paweł II no, uważał, że to mogą być prowokacje, no i co, i uważał, że w Meksyku to też polskie służby prowokują w sprawie Degolado. Albo w Stanach Zjednoczonych w sprawie skandalu bostońskiego na przykład. No a przecież Degolado, z którym się przyjaźnił, z którym Jan Paweł II się obściskiwał, którego hołubił, chronił, bronił, to miał własne dzieci i nie gwałcił również te własne dzieci. Jest pani za tym, żeby kilkudziesięciu, a może i kilkuset chłopców. Jest pani za tym, żeby usuwać nazwy ulic, rond, nie wiem, pomniki Jana Pawła II z przestrzeni publicznej? Niewątpliwie kult Jana Pawła II w Polsce przybrał rozmiary chorobliwe. Ma kilkaset pomników, co jeden to brzydszy. Także to nawet rani uczucia estetyczne często. No oczywiście,
no, szkoła imienia Jana Pawła II, kiedy mamy świadomość, że chronił pedofilów i tak naprawdę uniemożliwiał, w ogóle nie zajmował się ofiarami, tego nie interesowało, lekceważył krzywdzenie dzieci, no, nazwa szkoły jego imieniem, no, dla mnie jest jedną wielką pomyłką. A jak tę sprawę, pani profesor, pogodzić wewnątrz opozycji, tak? Bo to jest kolejny temat po aborcji, który opozycja dzieli. Jak wyobraża pani sobie, nie wiem, stworzenie wspólnego rządu po ewentualnych wyborach, po wygraniu ewentualnie wyborów? Na szczęście rząd nie przyjmuje sobie żadnego patrona i nawet rząd pisowski to nie jest imienia Jana Pawła II. Nie, ja pytam raczej o to, bo tak, no, opozycja jednością nie jest, to wiemy, ale PSL głosuje za uchwałą, tak? Kosiniak-Kamysz, który jako lekarz mówi, że w sprawie aborcji powołałby się na klauzulę sumienia. Razem z partią Szymona Hołowni chcą referendum aborcyjnego. No, na szczęście zdaje się nie jest ginekologiem. Ja myślę, że ci, którzy nie chcą wykonywać wszystkich świadczeń medycznych w zakresie ginekologii, to powinni być może okulistami albo geriatrami. To proste rozwiązanie. No, lekarz dobrze, tylko jak to politycznie posklejać? Żeby wyborca po prostu wiedział i rozumiał, że opozycja jest niejednolita, ale że na przykład warto na nią zagłosować, jeżeli będzie wspólna lista, o której pani mówi, której by chciała. Tak, to oczywiście jest trudne stworzenie takiej wspólnej listy. Mówi się, że trudne stworzenie wspólnego programu, no ale są takie punkty programu, które są właśnie wspólne dla całej demokratycznej opozycji. Pozostanie w Unii Europejskiej, walka z inflacją, zapewnienie Polakom bezpieczeństwa pod każdym względem, zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów. To są tematy, które przecież łączą i tutaj nie ma żadnych problemów. Nie wydaje się pani, że za mało tego jest mimo wszystko w trakcie, no, trwającej już przecież kampanii, tak? Bo mamy objazdy po kraju, wielu polityków jeździ, spotyka się z wyborcami. No i mamy na przykład Mateusza Morawieckiego, który w swoim wystąpieniu przez 36 razy wymienia albo nazwisko Tuska, albo nazwę Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk wcale nie jest dłużny, bo nawet jeden z wyborców powiedział mu, no ja bym chciał jednak poznać program, a nie tylko dowiadywać się, jaki to PiS był zły. No, ta polaryzacja sprzyja zarówno PiS-owi, jak i Platformie, dlatego że mówi się głównie o dwóch największych ugrupowaniach, no, a wspólny program. No, jeżeli PiS wygra, to żaden punkt programu opozycji nie będzie realizowany. Mhm. Dokładnie żaden. A myśli pani, że sprawa Jana Pawła II będzie jeszcze mocno obecna w kampanii? Można dzisiaj powiedzieć, że mamy wojnę religijną? Nie mamy wojny religijnej. W tej chwili 35% Polaków uważa, że Jan Paweł II ukrywał przestępstwa pedofilskie, 31% czy 32%, że nie ukrywał, a 30% nie ma zdania. Czyli tak naprawdę Polska, tak jak w różnych sprawach, jest podzielona na dwie części, to tutaj jest podzielona zdecydowanie na trzy. I w zależności od tego, czy opozycja potrafi przekonać tę jedną trzecią, dlatego że ci, którzy są przekonani, to już nie zmienią zdania. Ale czy opozycja potrafi przekonać przynajmniej część tej jednej trzeciej, która nie wie, co myśleć o sprawie, czy to PiS przekona? No i myślę, że najbliższy czas to będzie taka próba, dlatego że PiS od dawna szuka sobie tematu na kampanię wyborczą. Już. Ale sama pani powiedziała, pani poseł, LGBT się skończyło. Że sprawa Jana Pawła II trafiła się PiS-owi jak ślepej kurze ziarno. Pani to powiedziała jak ślepej kaczce ziarno. Kaczce, tak. Myślałam, że to było przejęzyczenie. Trafiła się rzeczywiście dlatego, że
No, po pierwsze przykrywa aferę Bielana. Czyli w dobrym momencie dlaczego ją właśnie dali w tym dniu, żeby wtedy, kiedy się ujawniła afera, czyli to jest taki typowy czyli sposób działa na korzyść PiS-u ta sprawa. Znaczy w tej chwili działa na korzyść, ale myślę, że Polacy się otrząsną i coraz więcej faktów wskazujących na to, jak zachowywał się Kościół i jak dalej się zachowuje. Znaczy nie dla Platformy to nie jest jednak niewygodny temat. Platforma nie boi się. No dlaczego nie głosowała w sprawie uchwały? To jest troszkę podobna sytuacja jak z głosowaniem ustawy o Sądzie Najwyższym. No, jest zawsze obawa, że PiS przeinaczy wszystko, że właśnie odwróci kota ogonem i powie, że ci, co głosowali przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym, to naprawdę głosowali przeciwko pieniądzom dla Polski na KPO. Na KPO. Ci, którzy głosowali przeciwko tej uchwale o Janie Pawle II, to głosowali naprawdę przeciwko, tak jak to chyba Gliński powiedział, że to jest nasza tożsamość narodowa. Nie, tożsamość narodowa Polaków nie jest zbudowana na obronie pedofilów. Na szczęście nie. Dziękuję bardzo. Joanna Senyszyn, posłanka Lewicy Demokratycznej. A jeszcze bym powiedziała, że ta ustawa, ta uchwała ma chyba wywołać też efekt mrożący i ma przestraszyć przed ujawnianiem prawdy o Janie Pawle II. Ona jest wręcz obraźliwa dla ofiar pedofilów. Nie tylko księży pedofilów, ale dla wszystkich ofiar. Jak to będzie wpływać na pamięć o Janie Pawle II? Jest zawsze przerażające. Będę o tym też rozmawiać z moim kolejnym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani bardzo. Do zobaczenia.